Cześć, dzisiaj jesteśmy znowu tutaj z panem Maciejem z firmy Eco House na Pomorzu, okolice Tczewa. I za sobą mamy budynek stary, który jest teraz przez inwestora modernizowany i między innymi pan Maciej tutaj, firma Eco House, dokłada rekuperację. Oczywiście, jeśli budynek jest stary i nie był nigdy przewidziany pod kątem tego typu instalacji, jest parę wyzwań i dzisiaj pan Maciej nam opowie, jak to wygląda i czy wy, myśląc o tym, żeby adaptować jakiś stary budynek, na co musicie się uzbroić, na co przygotować, jeśli chcecie mieć w domu rekuperację. Także zapraszamy do obejrzenia całego odcinka. Panie Macieju, zaczynamy obejście po domu, który jest modernizowany, okolice Tczewa. Jakby nam pan przedstawił, tutaj są generalnie, patrząc po oknach, są trzy poziomy, ale jest też poddasze. Jest też poddasze, tak. Możemy powiedzieć, że mamy cztery kondygnacje, które będzie obsługiwała jedna maszyna. Aha, dobra. Czy wszystkie poziomy będą użytkowe, czy ta piwnica będzie tylko... Wszystkie poziomy będą użytkowe. Piwnica będzie wentylowana od samego początku w mniejszym stopniu. Nie będzie tam nikt na stałe mieszkał, ale docelowo inwestor przewiduje w piwnicy gdzieś tam dwa pomieszczenia dla swoich rodziców na późniejszy czas. Więc docelowo na każdym poziomie, na trzech poziomach będą, powiedzmy, stałe przebywanie gdzieś osób, a czwarta kondygnacja jest bawialnią dla dzieci. Aha. Jasne. Rozumiem, że to też jest jakieś wyzwanie, zrobienie funkcjonalnych kilku poziomów, jeśli chodzi o rekuperację. Bo rozumiem, że robicie to na osobnych rozdzielaczach, czy jednak robicie rozdzielacze na jednym poziomie, a później idziecie do reszty już kanałami zwykłymi typu 75 mm? Nie, nie. Każda kondygnacja ma własny rozdzielacz poza poddaszem. Tam jest jedna duża otwarta strefa, ta bawialnia. Tam będzie przewidziana po prostu wpałka z dużej rury z przepustnicą, będzie jeden punkt nawiewny, ale wszystkie trzy kondygnacje są rozłożone na osobnych rozdzielaczach nawiewnych i wyciągowych. Dobra, to może przejdźmy ten. Zacznijmy od piwnicy, zobaczymy, jak to wygląda. Okej, zapraszam. Wchodzimy teraz przez garaż, ale garaż docelowo będzie pokojem mieszkalnym, który mam przewidziany anemostat 1 przy samym wejściu, przy drzwiach. Rozumiem. Czy jeszcze zostając przy tym garażu, gdyby garaż pozostał garażem, to też byłby wentylowany rekuperacją? Nie, 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 nie. Garaże nie wpinamy w rekuperację. Jeśli klient chciałby mieć jak najwyższą efektywność, to zaproponowalibyśmy mu rekuperator ścienny zrobiony gdzieś przez ścianę, żeby nie musieć budować żadnych kominów, nie robić sztucznych wyciągów i zachować jak najwyższą energetyczną efektywność. Dobra, czyli rozumiem, że garaż traktujemy już przyszłościowo jako pokój, tak, będzie wentylowany. To będzie docelowo pokój. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Przechodzimy dalej. Tu po lewej stronie, w którym na tą chwilę jest skład wełny i materiałów budowlanych, będzie przystosowana pralnia za jakiś czas, więc tak samo przewidujemy punkt wyciągowy w pralni. Korytarzem przechodzimy dalej. Tu jak widać budowa pełną parą trwa. Tu po naszej prawej stronie będzie łazienka w piwnicy. Tak samo mam przewidziany anemostat wyciągowy. Po lewej stronie będzie... To ja rozumiem, że tu już jest przewiercony, czy... Słucham, tu jest przewiercony anemostat, tak. Robimy tam dalej, będzie gdzieś się prysznic, więc robimy wszystko przy drzwiach, żeby nie wypadło nam pod żadnymi prysznicami, kabinami. Tu na lewo mamy kolejne pomieszczenie. Na tą chwilę taka graciarnia, ale będzie to docelowo pokój. Więc mamy przewidziany punkt nawiewny przy wejściu zaraz do pokoju nad drzwiami. A to jest taka strefa otwarta, gdzie będzie, można powiedzieć, jakiś tam aneks, wyjście na zewnątrz do ogrodu. Nie będzie tu nikt nam na stałe spał, więc na tej przestrzeni nie robimy. Mamy cztery punkty, dwa nawiewne, dwa wyciągowe. Cyrkulacja będzie zapewniona. Nie ma potrzeby sztucznie tu robić kolejnego punktu. Dobra, w porządku. W takim razie co? Jeszcze jedno pytanie, bo widać przewierty, to znaczy, że... Przewody będą ułożone na posadce parterów, tak. Niestety piwnica jest na tyle niska, że nie robimy tu żadnych podwyższonych sufitów. Cała instalacja będzie schowana w podłodze, w styropianie na podłodze na parterze. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak to wygląda u góry. Nagrywamy. Tu proszę widać, jak koledzy pracują ładnie. Poprosimy ich o chwilę pauzy. Dobra. Tutaj pierwsze, co się rzuca w oczy, to nie rekuperacja, ale musimy podpytać. Widać takie wzmocnienia, metalowe belki? Tak, jest to belka stalowa. W tym miejscu stała ściana nośna. Inwestor chciał uzyskać jak najwięcej otwartej przestrzeni, więc ściana nośna została wyburzona. Oczywiście wszystko odbyło się pod okiem konstruktora.
No i mamy taką beleczkę stalową, która nam podtrzymuje strop u góry. No i jak widać mamy fajną przestrzeń do dyspozycji na salon, jadalnię. Jasne, tutaj też już widać też składnice, są rury do rekuperacji przygotowane. Tak, tak, tak. I tutaj właśnie są te przepusty do piwnicy. Dobra. Może przejdźmy najpierw do rogu. Pierwszą najważniejszą rzeczą w modernizacji domu, dostosowaniu mu rekuperację, jest uświadomienie klienta, że zajmie nam to dużo miejsca. Sama jedna rura nie zajmuje dużo miejsca, ale gdzieś tam muszą te rury się zbiec. Mamy trzy kondygnacje, tak naprawdę trzy kondygnacje, ale cztery piętra. Rozbite to wszystko gdzieś na osobnych nitkach. Na końcu musimy to połączyć do kupy, zasilić z rekuperatorem. Fizycznie zajmuje to dużo miejsca, więc trzeba inwestora przygotować, że to miejsce nam gdzieś musi znaleźć. To jest taka chyba największa bolączka techniczna doposażania domów, że musimy gdzieś to miejsce znaleźć, tak? O ile przewody chowamy w sufitach, chowamy w podłogach, o tyle te piony no, gdzieś nam muszą się schować. Tu akurat mamy miejsce w rogu domu. Zazwyczaj, jeśli domy są bardzo rozłożyste, staramy się te piony umiejscawiać bardziej centralnie, żeby już nitki od kolektorów były jak najkrótsze, nie trzeba było wywijać nie wiadomo jakich odległości. Ten dom nie jest bardzo rozłożysty, to jest klocek, no, tu idziemy w wysokość, więc nie ma dużych odległości dla przewodów 75, więc jak najbardziej mogliśmy schować dwie rury. To są rury, które schodzą nam z ostatniej kondygnacji, z poddasza, schodzą nam do parteru, mamy zakończone kolektorami. Od kolektorów będziemy rozprowadzać nitki na przewodach P75, które będą nam zasilały piwnicę. Przepustnice na tych pionach są zastosowane zaraz na odejściu głównej nitki na samej górze. Dobra, czyli do tego dojdziemy. Czyli tutaj jest zasilanie, jeśli chodzi o piwnicę. O piwnicę. Dobra, idziemy w takim razie na kolejne piętro zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Pierwsze piętro jest jeszcze o tyle ciekawe, że nie jest kompletne. Inwestor w tej chwili nad gankiem, nad wejściem, na parterze ma taras. Docelowo ten taras będzie zamieniony w pokój sypialniany i łazienkę. A więc także będziemy przystosowywać te pomieszczenia pod rekuperację. I mamy już tu w pomieszczeniu obok przygotowane przewody, które będą przeciągnięte. Jak fizycznie powstanie tamta strefa, one fizycznie dojdą nam do kolejnych pomieszczeń. Rozumiem, czyli tutaj po prostu są zaślepione i czekają na ten moment, kiedy inwestor... Tak, nie będziemy na razie przebijać, żeby deszcz nam nie zaciekał, żeby nam się nie robił jakieś grzyw w ścianie. Jak fizycznie powstanie ściana, zostanie to obłożone jakimś dachem, wykończone, wtedy się przebijemy i wprowadzimy kanały do kolejnego pomieszczenia. Tutaj co też można zauważyć, że ten poziom służy nam do zasilania i parteru, i piętra. I parteru, i piętra, czyli zwężamy tutaj i tą przestrzeń przy podłodze, i tą przestrzeń przy suficie. Dokładnie, ale akurat klient wyraził na to zgodę, bo tu były kute posadzki, jak widzimy, gdzie widać jeszcze takie szyny stalowe, było kute tu, że tak powiem, do zera. Jest przewidziane 10 cm styropianu na podłodze, więc jak najbardziej możemy rury 75 schować. Zostanie nam jeszcze 2-centymetrowa otulina styropianu dla bezpieczeństwa. I tak samo jest w stanie klient nam obniżyć sufit o 12 cm. To jest takie gdzieś minimum przy przeprowadzeniu tych przewodów, żeby puszki anemostat się zmieściły. Okej, dobra. Czyli tutaj klient już jakby też świadomie musiał się zdecydować, że to pomieszczenie o te x centymetrów będzie Tak, że 20 centymetrów, no, nawet może być na końcu 25, bo dychę styropianu miał przewidzianą od początku, ale sufit zmieniliśmy. Powiedział, że nie stanowimy problemu. Dobrze, no to co? Mało z takich klientów szanujmy takich, którzy się na takie obniżania godzą. Zazwyczaj na budowie spotykamy się, że każdy centymetr musimy gdzieś tam jak najwięcej uzyskać. Idąc kolejno, tu po prawej stronie będzie łazienka, będzie zakotwiony punkt wyciągowy, jeszcze nie mamy. Tutaj też widać, że były spore przeróbki samego budynku, jeśli chodzi o aranżację ścian działowych. Wydaje mi się, że tak. Nie byłem na nim bardzo dawno temu, jedynie zaobserwowałem, że ta ściana została wyburzona. Na pewno wiele okien zostało zamurowanych i jeszcze będą zamurowywane na przykład na parterze. Na parterze tak samo w ścianie będą dostawiane wyjścia tarasowe, więc no, naprawdę taki kapitalny remont tego domu jest przeprowadzany. Mamy pole do popisu. Jasne. Co też warto zauważyć, to chyba to, że robicie tą instalację rekuperacji w trakcie, więc właśnie jakby musicie znać stan przyszły i do tego stanu przyszłego się dostosować.
stosować? Najlepszy stan jest taki stan surowy, otwarty jak tu, bo możemy dużo rzeczy zrobić, przysłowiowo zniszczyć. Nie ma z tego tytułu jakichś tam konsekwencji. Instalacja w domu, która stara jest całkowicie odcięta, stara woda jest odcięta, więc możemy kłuć i burzyć ściany za zgodą inwestora dowoli tak naprawdę. Jest to duże ułatwienie. Czasem przychodzimy na domy, gdzieś tam może nie stare, ale paroletnie, które doposażamy do instalacji, bo tam już nie ma możliwości, żeby sobie nie wiadomo jak ściany kłuć, wykuwać, przebijać się. Wszędzie idą instalacje. Są instalacje chłodnicze, są instalacje wodne, elektryczne. Trzeba na wszystko uważać. No właśnie, tutaj każdy instalator oczywiście chce być pierwszy ze swoimi instalacjami. Czy to elektryk, czy woda, czy właśnie chociażby rekuperacja, wentylacja. Żeby później nie musieć decydować, jak wywijać się swoimi rurami, kablami, żeby nie uszkodzić innych. Pytanie, czy macie jakieś wymagania co do klientów, że na przykład musicie być jako pierwsi, albo na przykład przed wodkanem, żeby nie mieć problemów z rozmieszczeniem rur? Ja zawsze z moimi klientami rozmawiam w ten sposób, że chciałbym się spotkać na budowie, jeśli już oferta zostanie zaakceptowana, klient godzi się na nasze wykonawstwo, staramy się spotykać na budowie albo chociażby telefonicznie porozmawiać z osobą, która wykonuje wodę. Z elektrykiem jest mniej spotkań, elektrycy mają mniejsze tu pole, powiedzmy gdzieś tam do pretensji, ale zawsze z elektrykami były problemy, z hydraulikami były problemy. I staramy się spotykać, ustanawiać trasy przebiegu kanałów, bo jeśli mamy tego styropianu naprawdę mało, jest ciężko nam się ominąć z rurem. Jak ktoś musi się podkuwać. I o ile z podkuciem się z takim zasilaniem wody nie ma problemu, o tyle jak już nam hydraulik położy przez połowę domu kanalizy ze spadkiem, no nie ma szansy tego minąć. Nie jestem zwolennikiem stosowania żadnych zwężek, nie stosujemy tego nigdzie. Znajdujemy na tyle optymalne trasy kanałów, dobieramy, podkuwamy kogoś instalację za czyjąś zgodą, żeby te przewody szły w pełnej swojej średnicy od punktu, od kolektora aż do puszki rozprężnej. Tutaj jak poruszyliśmy ten temat, tych zwężek. Nie stosujecie tego? Z jakiego względu? Mogę powiedzieć, człowiek się boi tego, czego nie zna. Nigdy tego nie stosowałem. Mam po prostu mieszane odczucia, tak narzucone od góry. I może dlatego. Bo też i często ja też słyszałem, że właśnie tych zwężek nie stosuje się ze względu na późniejsze czyszczenie instalacji, że lepiej, żeby ta rura była od skrzynki do skrzynki, żeby była ciągła, żeby była bez zwężek, bo później będzie rodziło to problemy z ewentualnym czyszczeniem. Ciekawy temat, musielibyśmy rozwinąć najpierw opcję, kiedy to czyszczenie miałoby się odbywać i po co, i dlaczego, i na jakich kanałach. Nie wiem, jak na moje doświadczenie, moją wiedzę, na obserwację tych kanałów, jak one wyglądają, prawda, kanały, nie wiem, wyrzutowe się zabrudzą, kanał czerpni się zabrudzi, kanał wyciągowy w domu się zabrudzi, ale przy optymalnych przepływach tam naprawdę może nam się po paru latach zebrać trochę kurzu. Jak centralę przewietrzamy od czasu do czasu, ten kurz nam z kanału się odrywa i tyle. W rekuperatorze mamy filtry. Więc to powietrze, nitka nawiewna zazwyczaj jest czysta. Jeśli jest brudna nitka nawiewna, to powietrze już po rekuperatorze, to znaczy, że coś jest nie tak z instalacją. Może podbierać lewe powietrze, może to powietrze gdzieś nam zawirowywać, mogą być anemostaty może nieszczelnie sklejone i to powietrze nam się gdzieś cofa. Przyczyn może być wiele, ale nie uważam osobiście, by był sens czyszczenia rekuperacji w domu kompletnie. Okej, no dobra, kontynuujmy zatem tutaj przechadzkę po tym piętrze, po tym poziomie. Kolejne pomieszczenie to jest pokój, któryś z kolei u góry. W tym pokoju jeszcze nie mamy zamontowanej puszki rozprężnej, ale przewody już mamy doprowadzone. W tym pokoju także znajduje się kolektor. Jest to rozdzielacz, który zasila nam całą górę w to powietrze. Znowu cała instalacja jest schowana u góry na poddaszu. Czyli tutaj jest do rozprowadzenia. Tak, to jest akurat kolektor wyciągowy, który będzie nam zasilał tu punkt za ścianą wyciągowy i punkt, który powstanie na docelowym tarasie. Łazienka będzie tam. Aha, dobra. A gdzie mamy w takim razie drugi kolektor? Drugi kolektor mam obok w pokoju. Właśnie sobie tak to rozlokowaliśmy, żeby jak najmniej, żeby nie było żadnych mijanek, żeby trasy przewodu były jak najkrótsze. Drugi kolektor mamy w tym pokoju. Jest to kolektor nawiewny, od którego przewody będą rozchodzić się do pomieszczeń. W tym pokoju mamy również tą całą naszą szereg pionów. No właśnie, bo teraz co poziom, to ten ilość tych kanałów zwiększa się. Zwiększa się, dokładnie. Jesteśmy na ostatnim poziomie mieszkalnym. Wyżej już będą tylko wbiegać dzieci. Myślę, że dorośli nie będą tam wbiegać. Tam mieliśmy największe pole do popisu, największą przestrzeń do wykorzystania. Tu mamy po kolei piony, które schodzą, które widzieliśmy przed chwilą na parterze, które schodzą do piwnicy, będą zasilały nam piwnicę w powietrze. Tu mamy piony, które schodzą do podłogi piętra, które zasilają nam parter.
I obok te piony, które pokazaliśmy przed chwilą, to są piony. To piony są schowane na poddaszu, a to są kolektory, które będą nam zasilać piętra w powietrze. Mhm. Okej, okay, dobra, czyli tak naprawdę tutaj 6 rur, czyli 4, które idą tutaj, tak. I 2, no, które będą zasilać ten poziom. Dokładnie. Można powiedzieć, że główna nitka rozdziela się na 6 odnóg. Aha. No dobra, to w takim razie pójdźmy zobaczyć, jak to wygląda na samej górze. Tu uwaga na głowę, bo tu jest już troszkę niżej. Mhm. Faktycznie jest to pomieszczenie, które 2 metry to może ma tutaj tylko w tym miejscu, blisko tego kwadratu podtrzymującego całą konstrukcję dachu, więc faktycznie jest to takie niepełnoprawne pomieszczenie. Dokładnie. Myślę, że dzieciom nie będzie przeszkadzać przy zabawach. Tak. Ale dostaliśmy też na wstępie przy rozmowie z inwestorem, który powiedział mi, że chciałby to wszystko umiejscowić u góry. No, my jako instalatorzy, którzy wykonują tych instalacji trochę więcej, mamy na pewno zdecydowanie lepsze wyobrażenie, ile to miejsce zajmuje. Mhm. Ja od razu klientowi zaznaczyłem, że my potrzebujemy mieć takie pomieszczenie 2x2, 2,5 metra, mhm. które on kompletnie nie zapomina, wyłączamy je dla naszej maszynerii. Mhm. Uważam, że i tak bardzo fajnie, ciasno nam się udało to rozlokować, bo w tym pomieszczeniu tak naprawdę jeszcze będzie mógł powstać schowek jakiś. Mhm. Tu w ścianie widzimy obsadzoną czerpnię. Rurę 250, która przechodzi przez ścianę w podwójnej warstwie kauczuku. Mhm. Na razie ta nitka nie jest budowana docelowo, bo tu jeszcze w podłodze będzie robiona jakaś wylewka, wyrównanie, więc nie chcemy, żeby ta rura, nasza czerpnia i wyrzut, która jest po drugiej stronie, mhm. były zniszczone, więc na razie tylko obsadziliśmy sobie rury w pełnej izolacji kauczukowej przez ścianę. To jest wyrzutnia. Tak, i to jest wyrzutnia. Mhm. To już jest rozstawione pod rozstaw rekuperatora, który tu się znajdzie. Okej, okay. Ale rozumiem, że czerpni i wyrzutni izolujecie dokładnie w ten sam sposób. Nie, wyrzutnia jest w jednej warstwie kauczuku, centymetr kauczuku i 3 cm wełny, mhm. a czerpnia jest w podwójnej warstwie na przykładkę kauczukowej i 3 cm wełny. Mhm. Rozumiem. Na czerpni są jeszcze większe różnice temperatury niż na wyrzucie, nie? Aha. O, dobra, czyli też warto na to zwrócić uwagę, że zarówno czerpnie, jak i wyrzutnie powinny być odpowiednio zaizolowane. Dokładnie. To całe poddasze będzie w pełni zaizolowane, bo jak mówiliśmy, tu będzie poddasze bawialnia dla dzieci, więc tu będzie strefa ciepła. Te nasze instalacje, które widzicie, są zaizolowane 3-centymetrową warstwą wełny. Część osób w ogóle nie stosuje izolacji. Ze względów termicznych można by, no bo będzie tu panowała temperatura 20 stopni. Ale my każdą rurę w strefie ciepła izolujemy wełną ze względów jakkolwiek przenoszenia tego dźwięku, żeby ta rura o żaden stelaż nigdy nam nie dzwoniła, nie zderzała się, żeby to nie rezonowało, więc tu każda rura jest ocieplona 3-centymetrową warstwą wełny. Po drodze na instalacji są zamontowane tumiki. Tumików już nie musimy dodatkowo ocieplać, gdyż w środku są wygłuszone wełną, mhm. i to 5-centymetrową, więc można zaobserwować po prostu gołe, blaszane tumiki na zewnątrz. Czy ten tumik jest tylko na wiewie, czy na powrocie też? Nie, będzie? To jest tumik wyciągowy. To jest tumik wyciągowy, jest jeden zbiorczy. Mhm. Przed samym rekuperatorem jest zamontowany jeden tumik zbiorczy na wyciągu. Na nawiewie mamy to odseparowane, gdyż jest większe prawdopodobieństwo przenoszenia się dźwięku między nitkami, co też na pierwszej takiej inwestycji, którą robiliśmy czterokondygnacyjnej, wyszło nam po zamontowaniu, mhm. że dźwięk z piwnicy jest w stanie, na jednym kolektorze była połączona piwnica i piętro przez kominy. I dźwięk się niestety między piętrami przenosił, dlatego tu jest już troszeczkę bardziej to udoskonalone i jest osobny tumik nawiewny na odejściu na nitkę, która zasila nam piętro sypialniane. Mhm. I osobno był tumik postawiony na piętrze do salonu, które widzieliśmy na poprzedniej kondygnacji. Na tej nitce wcześniej zaobserwowaliśmy tumik. Mhm. Więc tak naprawdę zostaje nam bez tumika nitka nawiewna, która jest do piwnicy, bo piwnica jest przewidziana docelowo dla kogoś. Mhm. Ogólnie ona przez lata najpewniej nie będzie w ogóle użytkowana, że ktoś tam na stałym w pokojach będzie mieszkał, przybywał, ale jest zrobiona na wszelki wypadek. I na tej nitce już sobie darowaliśmy ten tumik, z racji tego, że jeśli tam i tak będą, to będą tam przybywały osoby starsze, które niekoniecznie są tak wyczulone. Mhm. Druga sprawa, że rekuperator akurat, który będzie tu zamontowany, też nie należy do jakichś najgłośniejszych. Dodatkowo jeszcze, my zawsze wykonujemy podłączenie rekuperatora do istniejącej instalacji na przewodzie elastycznym, czyli każde podpięcie jest jeszcze metr czy półtora metra przewodu elastycznego, który też jest pewnym wytłumieniem. Mhm. Ta ilość tumików na tej instalacji na pewno będzie wystarczająca i będzie tu
cicho i komfortowo. Jasne. Przy optymalnych przepływach. No właśnie. Żeby nikt nie zarzucił, że jak odpalimy na 70%, to będzie głośno. No nie o to chodzi, żeby instalację wyciszyć na 70%, na 100%, bo ta instalacja będzie mało kiedy, inaczej powinna mało kiedy się w ogóle wkręcać na takie parametry. Mhm. Jasne. Pytanie właśnie, czy jak już jesteśmy przy hałasie, szumach, które może generować w jakiś sposób rekuperacja, to już nawet nie będziemy wymieniać jakichś marek, ale czy to bardziej zależy właśnie od typu rekuperatora, od jakiegoś modelu, jaki kupimy na rynku, czy jak kupimy jakiś tani, to będzie głośny, czy w większości jednak ten poziom hałasu zależy od jakości wykonania samej instalacji? Jedno i drugie ma wpływ. Są rekuperatory cichsze, są rekuperatory głośniejsze. Nie, to, tak jak powiedzieliśmy, nie będziemy tu rzucać marek. Są pewne rekuperatory, które bez żadnego tłumika instalacji wykonywałem i dalej mógłbym wykonywać. Bez żadnego tłumika jest metr przewodu elastycznego. Instalacja jest naprawdę cicha do 50-55%, gdzie tak i tak optymalne nasze przepływy to jest około 30% pracy. Jest cicho, jest niesłyszalnie. Przy wiadomo sensownych przekrojach instalacji policzonych. Tak? Są rekuperatory, które przy 35%, przy 40% są słyszalne. Jest to słyszalne. Niekoniecznie może, jeśli instalacja jest dobrze policzona, będzie to słyszalny po prostu dźwięk wentylatorów, szum po prostu niosący się, czy tam rezonujący, nie wiem jak to fachowo nazwać, ale przenoszący się po prostu od jednostki. Ten hałas już wychodzi od samej jednostki. Ale instalacja może to albo wyciszać po drodze, jak są fajne średnice, jest tłumik wstawiony, albo podbijać ten dźwięk. Jak powietrze nam będzie mocno przyspieszać, jak będziemy zwężać mocno średnicę, to będziemy to jeszcze podbijać. Więc te dwa czynniki ze sobą są ściśle połączone. Jasne, dobra. Czy są jeszcze ewentualnie jakieś takie czynniki, które tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że to nie jest kwestia wykonalności przy obecnym stanie tej techniki, tylko raczej finansów. Czy są takie czynniki właśnie starych budynków, które mogą wpłynąć na to, że ta instalacja, zrobienie tą instalacji rekuperacji będzie na przykład znacząco droższe lub bliskie niemożliwości, będzie jakoś, nie wiem, utrudniało może odpowiednią pracę? Czy raczej w każdym budynku można dodrużyć tą rekuperację po prostu kosztem pieniędzy i miejsca? Zgadza się, są takie czynniki. Takim czynnikiem jest na pewno ta strefa ciepła, strefa zimna. Ja sobie tak przyjąłem, ale to pomieszczenie, tak jak mówiłem, będzie przewidzianą bawialnią dla dzieci, będzie w pełni ogrzewane. Więc zakładamy tu temperaturę 20 stopni. Jak mówiłem, izolacji na rurach mogłoby nie być, my dajemy ze względu, żeby gdzieś tam te rury nie drżały. Ale wyobraźmy sobie teraz, każdy z tych pionów to jest rura o średnicy 125. Położona 3-centymetrowa izolacja tworzy nam rurę o średnicy około 190 mm. Przyjmijmy sobie dla twojego liczenia 200. Teraz wyobraźmy sobie, że jest to strefa zimna, że klient chce sobie ułożyć tu 30 cm styropianu, bo też mamy takie inwestycje, gdzie na ostatniej kondygnacji jest lany strop i na lanym stropie jest przewidziany 25-30 cm styropianu. I teraz wyobraźmy sobie, że to jest taka ostatnia kondygnacja, która ma być nieogrzewana, ma być zimna, bo to jest jakaś graciarnia. I całą instalację, tak jak widzimy, musimy w taki sposób wykonać, bo nie ma fizycznie możliwości rozprowadzania takich dużych rur nigdzie indziej. Więc po pierwsze, to pomieszczenie musielibyśmy wydzielić i jakkolwiek dogrzewać dla pracy rekuperatora. To jest raz. Są na rynku dostępne rekuperatory, które gdzieś tam spełniają wymagania niższych temperatur, ale i tak my nie zagwarantujemy tego odzysku, my nie zagwarantujemy temperatury, jaka tu będzie mocną zimą, więc dobrze było wydzielić jakiekolwiek to pomieszczenie i je delikatnie dogrzewać. Druga sprawa, jak ta cała powierzchnia była tą strefą zimną, my musimy to zakładać, że jeśli na dworzu będzie minus 10, minus 15, to te deski nas za dużo nie ochronią. Tu temperatura też może spaść do minus 8, minus 10, bo to jest normalna temperatura, która może się pojawić na poddaszu. To te rury zamiast 220 cm średnicy, one de facto musiałyby mieć około 35 cm średnicy. Każda z nich. Teraz zobaczmy, ile więcej miejsca by nam to zajęło, ile szerzej musielibyśmy rozjechać. De facto, tu możemy powiedzieć, że nas to nie stanowi, tu mamy dużo miejsca, ale wszystko tu przesunie nam te piony na dole. Możemy się ratować tym, że każdy kolejny pion na dole będziemy doginać do ściany kolanami, bo strefa ciepła, ale dokładamy kolejne kolana, gdzieś tam dokładamy kolejny opór. Wiadomo, to jest zależne od instalacji. Tu akurat ta instalacja, mimo tego, że jest tych 6 odnóg, ona nie stanowi dużego oporu. Tu nie ma nie wiadomo jakichś skrajnych wartości, tu to fajnie powinno pracować w teorii. Ta teoria gdzieś tam już ileś razy nam w praktyce też pokazała, że te wyliczenia nasze się sprawdzają, więc nie zakładam tu jakichś bardzo dużych oporów. Czasem instalacje w prostych małych domach mają większe opory niż ta będzie miała, ale miejsca, no miejsca to jest po pierwsze, a drugie, że my byśmy spędzili tu tydzień więcej czasu, a klient by zapłacił, myślę, że dobrych parę tysięcy, jak nie paręnaście więcej, za po pierwsze nasz czas spędzony, a drugie za ilość materiałów kupionych do izolacji tego. Bo każda rura musiałaby pójść znowu gdzieś tam w centymetr kauczuku owinięta w tej strefie zimnej i potem musielibyśmy nałożyć
No najlepiej byłoby gdzieś tam dołożyć sobie trzy warstwy. Dwie to jest tak, jak ktoś powie, już tam przegięcie, czy niektórzy zakładają jedną dychę, ale dla dobrego wykonania minimum dwie warstwy, takie piątki. No to teraz sobie wyobraźmy, że teraz no to ta rura nam tak naprawdę o 20 cm się zwiększa, więc mamy, każda ta rura to jest 40. Teraz ile czasu, ile izolacji, ile taśmy, ile spięcia tego, zrobienia tego dobrze. Więc najważniejszym takim aspektem jest to, żeby prowadzić te instalacje jak najbardziej w strefach ciepłych. Oczywiście, o ile można. Na siłę nic nie zrobimy, no, więc wszystko jest to, co, na co nam pozwoli inwestor i na co nam pozwoli budynek. Jasne, dobra. Tak teraz tutaj właśnie jeszcze też zwróćcie uwagę na to, że tu są to wszystkie takie przepustnice na tych głównych kanałach. Tak. Rzadko coś takiego się spotyka. Rozumiem, że za pomocą tych przepustnic tutaj każdy rozdzielacz osobno możecie dodatkowo regulować, ile powietrza idzie na każdy rozdzielacz, tak? Dokładnie. Kwestia przepustnic na kanałach jest sporna. Niektórzy są zwolennikami, inni nie zwolennikami. Kiedyś wykonywałem instalację bez przepustnic, potem sobie wykonałem ile z przepustnicami. Na pewno nie ma, na pewno jeśli od A do Z wykonujemy tę instalację i sensownie liczymy, to temat tego, że stawia to nam kolejny opór, jest tematem nietrafionym, bo my zakładamy przepustnicę po to, nie żeby ją całkowicie zamknąć, tylko żeby móc ją delikatnie przymknąć i stawić delikatnie większy opór, żeby część tam tego powietrza przeskoczyła obok. Więc to nie jest temat, powiedzmy, zero-jedynkowy, że jest otwarta i stawia tam 5 paskali przy jakimś przepływie, albo jest zamknięta i nagle nam wzrasta opór na nitce 50 paskali. To jest bardziej do delikatnego przymknięcia, stworzenia sztucznego, delikatnego oporu. Niektórzy ratują się kręceniem anemostatami. Dla nas regulacja na końcowych punktach jest, miesza z celem, inaczej. Byłem już na pomiarach kilku instalacji, przerabiałem ileś instalacji, nawet jeśli zaklejamy niektóre punkty taśmą szczelnie, czyli de facto nic tym punktem nam nie wylatuje do pomieszczenia, to widzimy, jak ta taśma jest wypukła, bo ciśnienie wpycha nam to powietrze w kanał i ono stanowi nagle teraz większy opór dla instalacji. Tam to powietrze zaczyna się kotłować, więc zamknięcie jakiegoś punktu na końcu, przymknięcie tego anemostatem nie do końca daje nam efekt tak, jakbyśmy chcieli, że to powietrze zniknie, przeskoczy gdzie indziej. My musimy to powietrze odcinać jak najszybciej przy odejściach. Więc te przepustnice są zrobione jak najbliżej możliwe odejść, więc każde gdzieś tam przepustnice zostaną otwarte. Jak uruchomimy centralę, puścimy na centrali optymalny dobór powietrza, to co mam wyliczone, każdą przepustnicę otworzymy. I nasza regulacja na końcu, anemostaty zostaną otworzone, i nasza regulacja, podejrzewam, że będzie przekręcenie przepustnicy, nie wiem, o 10-15% stopnia i to będzie maks. Bo to już jest też tam przeliczone tym, że jest mniejsza ilość przewodów, mniejsze średnice, krótsza instalacja, opór większy, opór mniejszy, ile powietrza my byśmy chcieli w ten kanał wepchnąć. Ale ta przepustnica pomaga nam to wyregulować. I niekoniecznie trzeba się tego bać i stwierdzać, że to powoduje nie wiadomo jaki hałas. Faktycznie, jakbyśmy teraz źle policzyli tę instalację, dobrali przepływy, gdzieś tam wszędzie te przepływy byśmy sobie zmniejszali, to powietrze zacznie mocno prężyć i teraz sobie każdą przepustnicę zacznie tu przymykać, tam przymykać, tam przymykać, bo nigdzie nam nie wychodzi, to faktycznie no to spotęguje. Efekt po pierwsze, że będzie dużo większy opór całej instalacji, a po drugie, że hałas nam wzrośnie, bo to powietrze tak naprawdę nie będzie miało gdzie ulecieć. Ale my chcemy, żeby to powietrze, które wleci, wszędzie maksymalnie uleciało, a tu dajemy po prostu delikatną możliwość regulacji przymknięcia, żeby część tego powietrza gdzieś obok przeskoczyła. Więc można to wykonać jak najbardziej bez, bo kiedyś też tak robiliśmy, ale daje nam to troszeczkę większą regulację, więc te przepustnice jak najbardziej, jeśli jest taki zamysł, to sobie stosujemy, jeśli nie ma, to nie robimy. Tu na przykład, tu możemy pokazać, tu mamy wyciąg zrobiony, to jest ta nitka wyciągowa, tu jest główne podpięcie do rekuperatora. I teraz mamy sobie policzone te wartości, które mają być na każdej kondygnacji. Ja już nie pamiętam z głowy, ile tu gdzie było, ale tu jest nitka, jest główny trójnik Fi200, odejście w bok, są redukcje i w prawo i w lewo redukujemy się na 160. I teraz w prawo idziemy 160. To jest nitka, która schodzi nam do piętra, która zasila piętro. I tu będą dwie łazienki główne. I tu tak naprawdę jest realizowane praktycznie połowa wyciągu z całego domu. A druga połowa jest realizowana z drugiej strony, więc teoretycznie sobie rzuciliśmy znowu niteczkę 160, rozprężyliśmy trochę to powietrze, więc ono troszeczkę wolniej będzie płynąć. I teraz, zaraz na końcu mamy zrobiony trójnik, przejście na 125. Nitki są podobnej długości, podobnych oporności, bo tak naprawdę dzieli je 3 metry stalowej rury Spiro Fi125, w której jeśli powietrze będzie płynąć 1,5 metra czy 2 metry na sekundę, to opór jej jest znikomy. Więc praktycznie opory tych nitek są takie same. Mamy między nimi delikatne różnice, więc tak naprawdę ta i ta nitka
Mogłyby nie być bez przepustnic. Mogłyby być bez przepustnic. Samo kręcenie na Mosato na końcu myślę, że dałby nam taki sam efekt, który uzyskamy tu na przepustnicach. Mhm. Ale żeby nie latać, nie bawić się tyle z anemostatami, mieć trochę większą kontrolę, a anemostaty przy pomiarach odkręcamy sobie wszędzie na maksa, tak jak możemy, gdzieś tam estetycznie też, żeby to wyglądało. Dobra, także tutaj od pana Macieja z firmy EcoHouse dowiedzieliśmy się całkiem sporo ciekawych rzeczy. Z panem Maciejem miałem okazję porozmawiać jeszcze, jak się mikrofony ładowały. Pan Maciej ma tyle ciekawe podejście, że bardzo szeroko podchodzi do tematu szkoleń, bada różne, że tak powiem, podejścia, wyciąga swoje wnioski, także myślę, że z panem Maciejem możemy nagrać jeszcze dużo ciekawego materiału, ale jeśli was to interesuje, jeśli chcecie się dowiedzieć tych ciekawostek, jakichś takich trików, można powiedzieć, jeden magiczny trik, który zmienia wszystko w rekuperacji, to dajcie znać w komentarzach, dajcie subskrypcję, lajka. Będziemy tutaj do pana Macieja wracać i myślę, że też na niejedną pewnie jeszcze jakąś ciekawą instalację, którą tutaj na Pomorzu będzie przeprowadzał. Chyba, że robicie jeszcze też gdzieś poza Pomorzem, czy raczej Pomorze się skupiacie? Głównie wykonujemy w Pomorzu, bo gdzieś tam poza Pomorzem ja robiłem parę ofert, gdzieś w parę miejsc pojechaliśmy, nawet ciekawe, że byliśmy konkurencyjni, mimo kosztów gdzieś tam delegacyjnych dla ludzi, wiadomo, byliśmy konkurencyjni. Czyli jednak nie macie najdrożej z wszystkich. Nie, no wyszło na to, że jednak ze wszystkich najdrożej nie mamy, ale raczej staramy się trzymać na naszym rynku lokalnym. Aha. Dobra. Także jeszcze raz, tutaj polecamy, jeśli chodzi o jakość firmy pana Macieja, zachęcamy do udzielenia się w komentarzach, czy jeszcze tutaj z panem Maciejem będziemy coś nagrywać w najbliższym czasie. Do siebie mamy niedaleko, więc jak dacie dużo komentarzy, będzie was to interesowało, to z panem Maciejem pogadamy tutaj jeszcze o niejednej rzeczy. Także zapraszam, dzięki za obejrzenie całego filmu, do zobaczenia, cześć. Pozdrawiam.